welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Bo ma przerwa świąteczna, jeżeli chodzi o nagrywanie vlogu, ale dzisiaj powracam do was z nową energią. Troszeczkę odpoczęłam, spędziłam czas z rodziną, ale dzisiaj mamy bardzo ważny dzień, ponieważ wybieramy się do fryzjera i będę ścinać te oto moje długie włosy. Zobaczcie, tutaj z przodu one są naprawdę długie i jeszcze z tyłu są dużo dłuższe, bo wiadomo, że te przednie pasma mam troszeczkę krótsze, ale może zacznę od początku. Ja dzisiaj wstałam o 6:30, szybko umyłam włosy, ogarnęłam się. Co prawda miałam włosy jeszcze w miarę świeże, bo wczoraj je myłam, ale wiem, że przed wizytą u fryzjera trzeba włosy niestety odświeżyć, więc musiałam wstać troszeczkę szybciej. I teraz jest około godziny 8:20 i za chwilkę wychodzę. Najpierw jadę do Auchan, ponieważ jestem umówiona z moją siostrą na małe zakupy. Ja tym razem nic nie kupuję, tylko idę do towarzystwa, ponieważ moja siostra szuka właśnie jednej rzeczy na pewną okazję, ale to są mi prywatne sprawy, więc tutaj nie będę w to wchodzić. Mimo wszystko wybieramy się właśnie na babskie zakupy. Jedziemy na otwarcie sklepów, ponieważ później jeszcze mamy jedną sprawę, co załatwię, a o 12:30 jestem umówiona na ścinanie włosów. Ale spokojnie, ja tych włosów nie zetnę tak po prostu na zmarnowanie, tylko będę je oddawać na fundację. Ale myślę, że o tym opowiem wam troszeczkę później. Bardzo się cieszę, że ten dzień nadszedł, bo słuchajcie, ja bardzo lubię siebie w długich włosach. Uwielbiam robić zdjęcia, uwielbiam to, jak wyglądam, ale niestety w tej chwili mam już taką długość, która jest dla mnie bardzo męcząca. Gdybym nie ścinała włosów na fundację, to myślę, że już pół roku temu bym troszeczkę je skróciła, ponieważ ja lubię długie, ale pewna długość przy, wiecie, ograniczonej sprawności jest bardzo uciążliwa i bardzo kłopotliwa. I tu nawet nie chodzi o kwestię mycia czy suszenia, ale nawet kwestię tego, że jak położy się do łóżka i później się przewraca na drugi bok, to odrzucić te włosy, które są tak długie i które mi się plączą, gdzieś zawsze mi się zahaczą, jest po prostu dla mnie trudne i uciążliwe. Dlatego cieszę się, że dzisiaj zrobię dobry uczynek, oddam włosy dla kogoś, kto będzie ich potrzebował na perukę, oraz że przy okazji będę miała wreszcie krótkie włosy i troszeczkę sobie odpocznę od długich, bo co prawda może trochę gorzej wygląda w krótkich włosach, ale jest to dużo wygodniejsze i dużo szybsze, jeżeli chodzi o mycie, suszenie, więc myślę, że to na sezon wakacyjno-letni będzie fajny i też będzie bardzo przyjemne. Wiadomo, że takie włosy też dobrze grzeją, więc cieszę się, że jak idą te cieplejsze dni, będę już miała dużo mniej tego włosia i będzie mi po prostu dużo chłodniej. Jestem już w Auchan i muszę wam powiedzieć, że trochę dziwnie być tutaj, kiedy jest tak wcześnie i tak pusto, bo praktycznie nie ma żadnych osób. Widziałam tylko małą kolejkę przed otwarciem apteki, bo kiedy wchodziłam, to była za minutę 9 i jeszcze większość sklepów była pozamykana i właśnie przed chwilką się zaczęły otwierać. Ja w tej chwili czekam na moją siostrę, będzie za około 5 minut i wtedy idziemy na mały shopping. Jestem ciekawa, czy dzisiejszy dzień będzie udany i muszę wam powiedzieć, że ja lubię chodzić nawet na zakupy do towarzystwa i spędzać po prostu czas, bo to jest bardzo miłe. Chociaż nie będę ukrywać, że ta pora jest dla mnie zabójcza. Nie lubię się umawiać przed godziną 10, tym bardziej, jeżeli mam gdzieś dojechać autobusem, bo nie będę ukrywać, że rano ja też zbyt szybko się nie ruszam, wiecie, nie mam takich sprawnych ruchów i zawsze, kiedy jestem umówiona na daną godzinę, a tym bardziej jak dzisiaj, kiedy wiem, że mamy ograniczony czas i muszę zdążyć, nie mogę się spóźnić, to też jest to dla mnie, wiecie, dodatkowy stres i dlatego też właśnie takie dni mnie troszeczkę niepokoją i zawsze rano jestem lekko podenerwowana i już dzisiaj na przykład wiedziałam, że nie zdążę nałożyć podkładu, więc mam tylko puder na twarzy i korektor, bo bałam się, że nie zdążę na autobus i powiem wam, że zdążyłam na styk, byłam 2 minuty przed przyjazdem, więc to jest tak, wiecie, na słowo honoru zdążyłam, więc cieszę się, że się udało i cieszę się, że dzisiejszy dzień zapowiada się naprawdę fajnie. Co prawda te przedpołudnie będzie bardzo intensywne, już po obiedzie mam dużo lżejsze plany, więc może się na chwilę położę, nie wiem, bo jak wiecie wstałam po 6:30, więc trochę mogę być śpiąca, bo zazwyczaj wstaję 7 lub 8. Dzisiaj też z powodu właśnie spotkanie z moją siostrą nie mam rehabilitacji i od jutra mam 3 dni pewnie z rzędu, więc dzisiaj jest taki troszeczkę jeszcze poświąteczny chillout, a od jutra już zaczynam, wiecie, normalne pracę, normalną rehabilitację i wszystko, co z tym związane. I plusem prowadzenia własnej firmy jest to, że mogę zaczynać pracę, wiecie, o 10, wtedy, kiedy jest mi wygodnie, a z drugiej strony czasami, jak widzicie, są takie sytuacje, że jak trzeba, no to wstaję rano, się ogarniam i wychodzę, ale jednak wolę się umawiać na troszeczkę późniejszą godzinę. Jesteśmy już po zakupach. Moja siostra jest bardzo zadowolona, bo udało jej się kupić wszystko, czego potrzebowała. Teraz jesteśmy w cukierni Sowa na kawie, a ja napadłam na Empik, ponieważ kompletnie nie ogarnęłam. Byłam pewna, że premiera nowej płyty Sanah jest w ten piątek, a nie w zeszły, Wielki Piątek. Ale nic stresonego, mam już najnowszą płytę i kupiłam tą wersję deluxe z dodatkowymi piosenkami. Była jeszcze tylko dodatkowa wersja z torbą, ale słuchajcie, 45 zł ponad różnicę za samą torbę, no to wiadomo, że średnio mi się to opłacało, więc mam już ucztę. Ale oczywiście oprócz uczty kupiłam jeszcze inne płyty. Tutaj dodatkowo kupiłam Mery Baby Hands. Ja miałam tą płytę kupić po jej premierze zaraz i pamiętam, że miałam ją nawet zamówioną w Empiku, taką rezerwację, ale później nie mogłam podjechać i cały czas mi Empik był nie po drodze, albo o tym kompletnie zapominałam, więc po prostu teraz ją dorwałam. A jeszcze przy kasie zauważyłam, że jest promka na epkę i ręki. Jak wiecie, ja mam tą wersję chyba deluxe i ręki, a tutaj jeszcze jest dodatkowa epka. Ona była przysunięta z 45 na 19,99, więc mówię, bardzo chętnie wezmę. I to są dzisiejsze moje zakupy płytowe. Jak wiecie, ja bardzo lubię kupować płyty i bardzo lubię słuchać muzyki, w szczególności właśnie przy makijażu. Zawsze sobie puszczam jakąś płytkę i po prostu sobie śpiewam i się maluję. Niektórzy lubią, nie wiem, malować się do YouTube'a, ja uwielbiam się malować do muzyki i też zawsze staram się wspierać artystów właśnie kupując płyty. Co prawda nie kupiłem płyty wszystkich artystów, których słucham, bo byłoby tego za dużo, ale takich moich ulubionych, czyli właśnie ich troje przede wszystkim, wiadomo, Sanah, Sylwia Grzeszczak, to są takie moje priorytety i osoby, które na 100% kupuję płytę, i bardzo lubię płyty Kasi Kowalskiej, więc to są czterech artystów, których uwielbiam i których płytę kupuję, a jak wiecie, ostatnio też odkryłam Marynię i bardzo spodobały mi się jej piosenki, są naprawdę świetne, więc stwierdziłam, że skoro to jest młoda wokalistka, to jest jej pierwsza płyta, warto ją wesprzeć, więc bardzo, bardzo się cieszę, chociaż nie będę ukrywać, że i ręka oraz pierwsza płyta Sanah, teraz zapomniałam tytuł, bardziej przypadła mi do gustu, bo ta uczta jest taka bardziej melancholijna, ale też już mam swoje ulubione piosenki, nawet wam mogę powiedzieć, że dla mnie najlepszą piosenką jest Oscar. Dla mnie to jest po prostu mistrzostwo i wydaje mi się, że jest po prostu jedną z lepszych. Wiem, że to jestem osamotniona w tej opinii, też bardzo lubię Eldorado z Darią Zawadą. Lubię Sen we śnie z Grzegorzem Turnałem i wiadomo, bardzo lubię tą piosenkę z... teraz nie mogę jej znaleźć, z Igorem Herbutem, czyli Mamo, tyś płakała. I o dziwo, słuchajcie, nawet bardzo mi się spodobała piosenka z Kwiatem Jabłoni, za którą nie przypadam, nie słucham Kwiatu Jabłoni, jakoś nie przypadam za ich muzyką, ale ten Szary Świt jest też świetny, więc to są takie moje ulubione piosenki. Jestem już w Radzie i wybaczcie moją fryzurę, ale niestety zaczyna nasilać się wiatr i mam nadzieję, że mi nie przewróci kamerę. Pogoda się strasznie zmieniła. Jak wychodziłam, było słonecznie i bezwiecznie, a teraz zaczyna wiać i pojawiają się chmury, więc mam nadzieję, że nas nie zmoczy. Siostra poszła załatwić jedną sprawę. Ja niestety nie mogę mi towarzyszyć, bo tam, gdzie poszła, są schody. Dlatego też ja stwierdziłam, że zapozałatwiam swoje sprawy i poszłam do przychodni, ponieważ słuchajcie, przez to, że mamy szalony miesiąc teraz, to po prostu ja kompletnie tracę orientację w czasie. Okazało się, że zapomniałam odebrać skierowania na rehabilitację w warunkach domowych, ponieważ zawsze idę na początku miesiąca po nowe skierowanie i wtedy takie skierowanie dostaję na maila, ponieważ mam założone konto e-pacjenta. I wtedy na maila, jak dostaję PDF, to ten PDF wysyła mojemu rehabilitantowi w formie właśnie MMS-a. Ale zawsze też potrzebuje on skierowanie wydrukowane, takie z przychodni, ponieważ później to jest potrzebne do dokumentacji, którą niestety musi wypełniać. Dlatego zawsze staram się gdzieś w pierwszym tygodniu to odebrać, a zobaczcie, dzisiaj jest 19, a mi dopiero święta moja baba przypomniała, że kurczę, o tym kompletnie zapomniałam i że nie odebrałam tego skierowania, więc mam już je w torbie. Bardzo chętnie bym wam pokazała, jak to wygląda, ale niestety nie mam takiej możliwości, bo tam jest PESEL i wszelkie dane, a jak wiecie, takich danych się nie ujawnia w internecie, więc tutaj nie ma takiej opcji. A teraz właśnie czekam na moją siostrę, która zaraz powinna przyjść i idę wreszcie ściąć włosy, które mi teraz tak pięknie tańczą na wietrze. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę się z tego cieszę. Lubię siebie w długich włosach, ale zdecydowanie wygodnie jest mi w krótki, więc teraz sobie odpocznę. Być może w maju sobie pomaluję włosy na jakiś kolor, zobaczymy. Nie myślę o takich standardowych kolorach, bo i czuję potrzebę malowania, ale mam ochotę na coś szalonego, więc może się zdecyduję, zobaczę, jak po prostu będzie mi się chciało. I trochę, nie będę ukrywać, teraz zabijam czas, rozmawiając do was, i bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny oddać fundację włosy na fundację Rock and Roll, i cieszę się, że znowuż mogę iść z kimś, przez co też moja siostra będzie mnie nagrywać i będziecie mieli fajne przybitki. Pamiętam, że chyba 2 czy 3 lata temu, jak ścinałam włosy, to bardzo wam się taki film spodobał i też wielu z was pisało mi, że zmotywowałam was do oddawania włosów, więc mam nadzieję, że ten vlog również was zmotywuje. Dobra, o, widzę, że moja siostra idzie, więc chowam sprzęt i odezwę się do was pewnie już z krótkimi włosami w domu. How it's gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters, straight around like nighttime rumors. We were in too deep. Witam was po ścięciu i jak widzicie, niestety musiałam się przebrać, bo teraz jest chwilę po godzinie 16, ponieważ jak wróciłam do domu, to od razu mieliśmy w domu obiad ciepły na stole. Mi się udało tylko i wyłącznie zrobić zdjęcie właśnie do miniaturki i do posta, takie z porównaniem moich krótkich i długich włosów. I słuchajcie, jadłam obiad, a na obiad mieliśmy kopytka i kotlet schabowy oraz surówkę. I oczywiście jedno kopytko uciekło mi z talerza, bo jak trzeba mieć pecha, to trzeba mieć pecha, i wylądowało mi centralnie na dekolcie. Oczywiście było, wiecie, smażone na tłuszczyku, więc niestety zrobiła się plama, więc musiałam się przebrać. Dlatego wskoczyłam w mój ulubiony właśnie sweterek i pod spodem mam już spodnie od piżamy, bo dzisiaj nie zamierzam nigdzie wychodzić, więc wiecie, tak troszkę na luzie. I powiem wam, że nie mogę się przyzwyczaić. Zobaczcie, jak wyglądam dziwnie i cały czas czuję wiatr na karku, co jest dla mnie takie trochę dziwne, bo wiecie, ja miałam bardzo gęste i bardzo długie włosy, więc nie czułam żadnego powiewu świeżego powietrza właśnie na szyi, a teraz to wszystko czuję i może ja wam się pokażę w ten sposób, zobaczcie, tak to wygląda. Mam wrażenie, że niestety troszeczkę mi włosy poszły do góry, bo pani tam w salonie fryzjerskim je ładnie wyprostowała, ale moje włosy nie trzymają właśnie prostowania. Je możecie wyprostować, a po 2-3 godzinach właśnie niestety wracają na swoje oryginalne miejsce. Jeszcze wam pokażę, bo na szczęście mogę zakładać grzywkę, ale mogę ją trzymać też w ten sposób. Moja siostra się trochę śmiała, że jestem ścięta lekko na takiego grzybka, a to dlatego, że niestety na oddanie włosów trzeba mieć określoną długość. Dla mnie te włosy już były tak długie, że nie dałabym rady je podhodować troszeczkę dłużej, więc musiałam je ściąć do tej długości, ale mi się podoba. Tylko że to też jest stan przejściowy, ponieważ planuję pójść do fryzjera na początku maja i zrobić jeszcze co najmniej kilka poprawek oraz być może właśnie zrobić sobie koloryzację. Na tym się jeszcze zastanawiam, ale jak na razie jestem bardzo zadowolona i o dziwo podoba mi się ta krótka fryzura. Tutaj nie wiem, czy to dojrzycie, tak się postaram obrócić, ale z tyłu mam troszeczkę krócej ścięte i to jest troszkę taki asymetryczny bob, że z tyłu jest, wiecie, krócej, z przodu dłużej i też właśnie z tyłu mam wycieniowane i nawet pani golarką goliła kark. Czy ja wam właśnie pokazuję kopertę do góry nogami? Tak, ponieważ tutaj jest już wypisany mój adres, ponieważ słuchajcie, teraz osoby, które oddają włosy na fundację, wysyłają samemu kopertę właśnie z włosami. Dlaczego ta zmiana? Ponieważ wynika ona z 2 powodów. Po pierwsze, salony podobno bardzo długo niektóre przytrzymywały włosy, bo nie opłacało im się wysyłać, wiecie, jednej jednej czy dwóch kopert i później ten przepływ do fundacji był bardzo wolny i też fundacji brakowało osób. A druga kwestia jest taka, że podobno zdarzały się nieuczciwe salony, które mówiły, że wyślą włosy, a tak naprawdę sprzedawały, co jest bardzo nieuczciwe i kurczę, troszkę taką bardzo niefajną praktyką. Więc teraz otrzymujemy po prostu kopertę i wszystko jest do tej pory, to znaczy cała usługa jest darmowa, ścinanie, zaplatanie, pakowanie, wypełnianie formularza, wszystko jest jak do tej pory, tylko jedyną zmianą jest to, że musicie sami pójść na pocztę i nadać kopertę z włosami. Dla mnie to akurat nie jest żaden problem, co naprawdę ja będę pewnie na poczcie, nie wiem, jutro, pojutrze, więc na pewno w najbliższym czasie to nadam. Na szczęście nie ma tutaj żadnego pośpiechu, bo ja się pytałam, czy jest jakiś określony termin. Pani powiedziała, że nie ma, te włosy się nie zepsują, bo one są suche, zabezpieczone, więc mam kilka dni na wysyłkę, więc na spokojnie pewnie któregoś dnia się udam na pocztę i to nadam. Albo no, że dla mnie to akurat nie jest żadna różnica, że będę musiała włosy nadać sama i że po prostu nikt tego za mnie nie zrobi. Jest teraz koło godziny 18:20. Ja za 10 minut jestem umówiona z Martyną, więc pomyślałam, że się do Was odezwę. Kurczę, jak fajnie, jak coraz dłużej jest jasno. Co prawda teraz już nagrywam przy zachodzącym i takim bardzo wieczornym słońcu, ale zobaczcie, nawet nie musiałam jeszcze w kuchni wyłączać światła, ponieważ nadal bardzo fajny, jasny kadr i muszę przyznać, że chyba to najbardziej lubię na wiosnę, że właśnie te dni są coraz dłuższe, mam coraz więcej naturalnego światła i też człowiek, mam wrażenie, że się zupełnie inaczej czuje. Jeszcze cały czas poprawiam te włosy, ale muszę przyznać, że chyba już się powolutku przyzwyczajam, chociaż nie będę ukrywać, że jak się kładłam na drzewkę, robiłam takie, gdzie są moje włosy, muszę je poprawić, wiecie, muszę je gdzieś tam odsunąć, a kurczę, nie ma moich włosów, więc człowiek jeszcze instynktownie z przyzwyczajenia ich szuka. Ale chcę Wam opowiedzieć o filmie, który oglądaliśmy rodzinnie w święta i to był największy bubel chyba ostatnich czasów, jaki widziałam. Chodzi mi tutaj o film produkcji polskiej dla Netflixa, czyli Poskromienie złośnicy. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że byłam ciężko zaskoczona, że mi się Kogel Mogel 3 podobał, bo przecież ja nie lubię polskich filmów i polskie komedie nie są dla mnie śmieszne. Kurczę, tutaj niestety przekonałam się, dlaczego nie lubię polskich filmów. Gorszego badziewia, bo to inaczej nie da się nazwać, to ja naprawdę dawno nie widziałam. Oprócz tego, że film totalnie nie wciąga, jak dla mnie totalnie nie ma fabuły, to jeszcze w dodatku jest tak naszpikowany stereotypami i jest kompletnie nieśmieszny. Zaśmiałam się tylko i wyłącznie raz, ponieważ właśnie był tam tekst o Sylwestrze w Zakopanem i akurat mówił go właśnie Sławomir, który grał w tym filmie i akurat się sam z siebie nabijał, więc to było śmieszne. Więc to jeszcze gdzieś tam raz się zaśmiałam. Ale poza tym to słuchajcie, siedzieliśmy tak wszyscy rodzinnie i mieliśmy takie, co my oglądamy? Przecież to w ogóle nie jest śmieszne. To w ogóle nas nie wciągnęło. A jak ja zaczęłam naświetlać, ile tam jest stereotypu, to po prostu masakra. Słuchajcie tak. Po pierwsze, Polacy są kłótliwi, agresywni. Po drugie, właśnie rozmowa dwóch pseudoszeryfów, czyli ochroniarzy, którzy przecież w Stanach muszą chodzić w czapce, wiecie, takiej szeryfa, ale czapce trochę z Teksasu, właśnie ubrani jak strażnicy z Teksasu i kurczę, wiecie, teksty w stylu, ale skąd ona jest? Z piekła? Gorzej, z Zakopanego. Serio? Naprawdę, to miało śmieszyć. Dodatkowo przeczytałam taką właśnie w trakcie oglądania, bo się nudziłam i szukałam opinii, co z tym filmem jest nie tak. Czy tylko ja widzę i moja rodzina, że coś jest z nim tak, czy serio z nim jest coś nie tak. I słuchajcie, trafiłam na taką fantastyczną recenzję, która podsumowała ten film jednym zdaniem, czyli według reżysera i według scenariusza baba bez chłopa dostaje... No. Nie będę tutaj kończyć, bo nie chcę, żeby mi zdematyzowano film, ale chyba się domyślacie, o co chodzi. Byłam tak zniesmaczona, bo kurczę, każdy oszukuje, każdy okłamuje. Główny bohater gra kogoś, kim nie jest, uwodzi główną bohaterkę za kasę, a potem nawet ją nie przeprosi, a ona go przyjmuje, tak wiecie, z ulicy i nie ma problemu, tak? I się dogadają. Nawet nie padło w tym filmie słowo przepraszam. Nie było jakiejś wielkiej skruchy. Okazało się, że jeszcze w dodatku wyszedł na tym dobrze, bo zarobił pieniądze, zainwestował, założył spółkę na oszukiwaniu i knucił. W ogóle miałam takie, co ja oglądam, tak? Tak samo lekarkę, którą grała Magdalena Szneibaloch, mam nadzieję, że dobrze, bo nigdy nie kojarzę nazwiska, mam problem z nazwiskami. Słuchajcie, też właśnie była samotną lekarką, która po prostu rzucała się na wszystkich facetów, którzy tylko jej się napatrzyli. No, powiem wam, masakra. Jeżeli widzieliście ten film, dajcie mi znać, bo ja naprawdę się załamałam. Mam jeszcze do obejrzenia Kogel Mogel 4 i teraz troszkę zaczęłam się bać, bo gdzieś tam właśnie między nami recenzję, że Kogel Mogel 4 też nie jest fajne. Właśnie jak szukałam recenzji tego Poskromienia złośnicy, to mam nadzieję, że nie zepsuli, bo ta trzecia część naprawdę mnie zaskoczyła i naprawdę mi się podobała, więc mam nadzieję, że ten Kogel Mogel będzie fajny. Gdzieś tam pewnie sobie na dniach obejrzymy, ale tego z filmu wam nie polecam. Nie rozumiem, dlaczego to było numer 1 na Netflixie. Nie ogarniam, co tam się wydarzyło i nie ogarniam, kto w ogóle ten film dopuścił. Jeżeli ktoś go obejrzał i go dopuścił do Netflixa, to ja nie wiem, jakie miał poglądy i nie wiem w ogóle, jakim sposobem to trafiło na wizję, bo na mnie to jest gniot jakich mało. Ale musiałam się z wami podzielić, bo tak się zirytowałam. Oglądaliśmy właśnie wczoraj rodzinnie Wielki Poniedziałek i powiem wam, że byliśmy tak zirytowani. Jeszcze tylko tak nadmienię, że ciut moja mama się nacięła, ponieważ mówi, że kiedyś właśnie w latach 70. był taki film Poskromienie złośnicy i wtedy tamten film był ciekawy i moja mama bardzo go lubiła. I myślała, że to jest po prostu nowa adaptacja tej samej historii. A tutaj mówię, że to po prostu tego się nie szło oglądać. Myśmy pół filmu przegadali, prześmiali, nabijali się z niego, wiecie, i tak na zasadzie, dobra, już zobaczymy, jak to się kończy, do czego to jeszcze pewnie dojdzie. A, i oczywiście na koniec był suchar na temat Małysza, po prostu. Już to nawet tego nie będę komentować. Jest chwilę po godzinie 21. Ja przyszłam już zmyć twarz, wiecie, i się ogarnąć, przebrać piżamkę. Co prawda jeszcze nie idę spać, bo myślę, że sobie obejrzę coś tam na YouTubie, bo dzisiaj cały dzień nie oglądałam żadnych nowości na YouTubie, żadnych filmów, więc myślę, że to będzie idealny relaks, żeby sobie chwilę poglądać, tak myślę, jeszcze z godzinkę do godziny 22 i pójść spać, bo jak wiecie, ja dzisiaj wcześniej wstałam i pomimo tego, że właśnie się położyłam na drzemkę, to czuję się zmęczona, a pomyślałam, że dzisiaj szybciej się przybiorę, wiecie, szybciej się z wami pożegnam, a to dlatego, że mam już sporo materiału i też ja nie chcę z tych vlogów robić tasiemców, wolę wam co drugi dzień nagrać vloga, czy po prostu nawet nagrać jakiś inny film, ale nie zawalać was z vlogami, które mają 40 minut, bo po prostu nie widzę sensu. Sama też wiem, że nie oglądam filmów tak chętnie, kiedy mają 40 minut. Najlepsze są dla mnie takie filmy właśnie między 15 a 30 minut. To jest taki przedział czasowy, który jest jeszcze w miarę ok, więc pomyślałam, że to będzie idealny moment, żeby po prostu zakończyć. Jeszcze chciałam wam powiedzieć kilka słów, bo robiliśmy sobie test w czasie właśnie trylium paschalnego tego podkładu Rosji i muszę wam powiedzieć, że nic mnie nie zapchało, co jest naprawdę zaskakującą nowiną, bo myślałam, że wiecie, jednak podkład, który będzie noszony, matujący codziennie, to jednak może zapchać. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest podkład mineralny i skóra zupełnie inaczej się zachowuje. Nie mam pojęcia tak naprawdę o co chodzi, ale jestem z tego podkładu bardzo zadowolona i w sumie na początku żałowałam, że dzisiaj nie zdążyłam go nałożyć i tak dalej. Ale wiecie co? Później się okazało u fryzjera, że bardzo dobrze, że nie pomalowałam twarzy podkładem, bo tutaj właśnie bardzo często pani mnie czesała, wiecie, coś tam grzebieniem, szczotką, nożyczkami tutaj przy twarzy robiła, więc wszystko by się starło i wszystko by było na narzędziach, więc w sumie bardzo dobrze się okazało, że właśnie nie byłam pomalowana, a już później jak wróciłam, to mi się nie chciało. Miałam bardzo miły dzień, bo zarówno i rozmowa z Martyną, oczywiście nie było czasu gadać w czasie Wielkiego Tygodnia, więc miałyśmy troszeczkę zaległych tematów, ale cieszę się, że właśnie mogłyśmy porozmawiać, trochę powymieniać informacjami, co u nas. Jeszcze się powymieniałyśmy właśnie informacjami, co sobie kupowałyśmy. No wiecie, takie typowe babskie gadanie. To naprawdę bardzo miło spędziłam czas. Kilka rzeczy właśnie rozważyłyśmy. Opowiadałam Martynie o moich planach właśnie na filmy i zazwyczaj się one spodobały, więc jak najbardziej tutaj to jest bardzo pozytywne. Ale wiecie co, pomimo tego, że miałam bardzo dobry dzień, to czuję to zmęczenie. Jednak 6 to nie jest moja ulubiona godzina do wstawiania. I ja wiem, że dużo ludzi wstaje tak do pracy. I ja zdaję sobie sprawę, że często trzeba tak wstawać, ale ja jestem raczej właśnie takim typem człowieka, że rano zbyt dobrze nie funkcjonuje i właśnie budzę się dopiero koło godziny. Jak wstanę nawet o 7, jest ok, ale jak wstaję o 6, to powiem wam, że czuję się tak no nie za ciekawie, to nie jest moja ulubiona godzina ustawiania, więc też po prostu ustawiam sobie robotę i wszystko tak, żeby pasowało do mojego zegaru biologicznego, bo dzięki Bogu mam taką możliwość, ale współczuję wszystkim osobom, które nie mogą sobie właśnie poprzestawiać i muszą wstawać o 5, o 6, a się z tym źle czują. Naprawdę Wam współczuję, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest przyjemne. Mam trochę wrażenie, że brezew jest powoli, będę już kończyć tego vloga, żeby Was tutaj jakimiś wynurzeniami nie zamęczać. To już było wszystko na dzisiaj. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować moim patronom oraz wspierającym. Dziękuję, że wierzycie w rozwój tego kanału i dziękuję, że wspieracie mnie finansowo. Jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, to link do Patronite macie w opisie albo przycisk wesprzyj. Dziękuję za każde, nawet najmniejszą kwotę, nawet za 5 zł. To jest ogromna pomoc i dziękuję każdemu, kto chce dołączyć, albo kto dołączył ostatnio, albo kto mnie wspiera. Jesteście wielcy i naprawdę to doceniam. Również chciałabym z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim, którzy oglądają, lajkują, komentują, subskrybują. Nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!